posiadanie własnego jachtu w tych czasach często jest wyznacznikiem luksusu, manifestacją naszego dorobku. Spójrzmy chociaż na rosyjskich oligarchów, o których ostatnio jest tak głośno. Dla nich, o ile można wierzyć informacjom zawartym w internecie, a z tym fakt bywa często różnie, nieposiadanie takowej pływającej jednostki jest wielką ujmą, zarówno w życiu prywatnym, a już zdecydowanie zawodowym. Istnieją na szczęście osoby, które kupując jacht po prostu spełniają swoje marzenie. Absolutnie drugoplanowa staje się tu chęć obnoszenia się swoim bogactwem. Rodzina, szum fal, bezkres, wolność. To im wystarcza. Arthur Duperrault od dawna marzył, by wraz ze swoją rodziną przeżyć przygodę i rozpocząć żeglugę po lazurowych morzach tropików. Na co dzień musiał zadowolić się wprawdzie pięknymi i błękitnymi, ale jakże chłodnymi wodami jeziora Michigan. Był 40-letnim, dobrze zarabiającym okulistą z Wisconsin, który wraz z żoną Jean doczekał się trójki dzieci, syna i dwóch córek. Ich życie płynęło spokojnym rytmem zamożnej rodziny z klasy średniej. Jednym z największych marzeń tej rodziny był rejs jachtem z Florydy na Bahamy. Po kilku latach oszczędzania w końcu udało im się ziścić swój sen. 8 listopada 1961 roku odcumowali wprawdzie nie jacht, ale prywatny statek, mierzący 60 stóp dwumasztowy żaglowiec o nazwie Bluebell, tym samym częściowo spełniając swoje wielkie marzenie. Na pokładzie statku wraz z małżeństwem ochoczo zadomowiła się ich wesoła gromadka. Dzieci, czyli 14-letni Brian, 11-letnia Terry oraz 7-letnia Renée. W rejs z rodziną udał się także dawny przyjaciel Artura z czasów II wojny światowej, Julian Harvey wraz z żoną Dean. Julian objął funkcję kapitana wyprawy. Mężczyzna ten był pilotem myśliwca sił powietrznych, a przy tym naprawdę świetnym żeglarzem. Dla Artura podróż ta była rozkoszą. Doświadczał właśnie rodzinnej przygody, o której przecież tak zawsze marzył. Szeroko uśmiechał się, widząc swoje dzieciaki radośnie biegające po pokładzie statku. Plan był prosty. Zamiast stawiać czoła ciężkiej zimie w Wisconsin, postanowili tydzień spędzić, próbując stawić czoła egzotycznej wyprawie. Jeśli po 7 dniach wszystko będzie w porządku, gotowi byli przedłużyć znacznie swoją obecność na morzu. Pierwsze 4 dni spędzali na żeglowaniu od wyspy do wyspy, nurkując przy tym, zbierając pamiątki i ciesząc się słoneczną, ciepłą aurą, tak bardzo odległą od szarego, listopadowego Wisconsin. Harvey starannie realizował obrany kurs w kierunku malutkiego, ale jakże cudownego łańcucha wysp Bimini, a następnie dalej na wschód do Sandy Point, wioski na południowo-zachodnim krańcu wyspy Great Abaco. W niedzielę zatrzymali się w biurze komisarza wioski Sandy Point celem wypełnienia niezbędnych dokumentów dotyczących opuszczenia Bahamów i powrotu do Stanów Zjednoczonych. To były jedyne w swoim rodzaju wakacje, powiedział Arthur. Tego wieczoru Dean przygotowała na obiad kurczaka i podała go z warzywami. Dlaczego wam o tym mówię? Gdyż był to prawdopodobnie ostatni posiłek, jaki kiedykolwiek podano na pokładzie Bluebell. Po kolacji około godziny 21, 11-letnia Terry Jo, zmęczona kolejnym aktywnie spędzonym, emocjonującym dniem, udała się nieco wcześniej pod pokład do swojej sypialni w małej kabinie z tyłu łodzi. Miejsce to dzieliła na co dzień ze swoją młodszą siostrą Renée, jednak tej nocy siostra postanowiła zostać z rodzicami i bratem w kokpicie służącym w nocy za sypialnię. Terry Jo szybko zasnęła, otulona szumem fali, rytmicznie kołyszącym się statkiem. Jej sen nie trwał jednak zbyt długo. W pewnym momencie z objęć Morfeusza wyrwał ją przerażający krzyk jej starszego brata Briana. Pomóż, tatusiu, pomocy! – krzyczał chłopak. Nie był to rodzaj krzyku udającego podczas zabawy postrzelonego nastolatka. To był ten rodzaj krzyku, że wiesz, że dzieje się coś strasznego, wyznała zresztą po latach sama Terry Jo. Przerażona dziewczynka, leżąc nieruchomo, próbowała zrozumieć, o co chodzi.
nagle nastała cisza. Cisza, która w tym przypadku jednak nie zapowiadała niczego dobrego. Po dłuższej chwili, biorąc głębszy oddech, postanowiła wyjść do głównej kabiny i zobaczyć, co się dzieje. Powoli skradała się, cała drżąc, pokonując kolejne stopnie prowadzące na górę. Niestety to, co wtedy zobaczyła, odbiło znaczące piętno na jej psychice po dziś dzień. Gdy dotarła na miejsce, jej oczom ukazał się straszliwy widok. Zobaczyła ciała swoich rodziców i brata leżące na ziemi w kałuży krwi. Z całych sił starała się odwrócić wzrok, nie chcąc, aby ten obraz na zawsze zapadł w jej pamięci. Dziewczynka postanowiła iść dalej, udając się w kierunku przedniej części łodzi, gdzie po chwili napotkała na kolejne ciało. Tym razem nieruchoma Mary Dean leżała, nie dając żadnych oznak życia. W tym samym też momencie, jak spod ziemi wyrósł przed nią Julian Harvey. Mężczyzna trzymał w dłoni zakrwawiony nóż. Wrzasnął na dziewczynkę, że ta ma natychmiast wracać pod pokład. 11-letnia sparaliżowana strachem Terry zdążyła tylko zapytać płaczącym głosem: co się dzieje? Wtedy Harvey zepchnął ją ze schodów prowadzących do jej kabiny, a sam rozpoczął procedurę otwierania zaworów, chcąc zatopić łódź. Przestraszona, samotna i przekonana, że reszta jej rodziny nie żyje, wróciła na swoją koję. Po chwili jednak woda zaczęła wypełniać kabinę. Szybko sięgnęła jej po pas, a materac i wszystkie przedmioty w pokoju dryfowały, odbijając się od siebie. Nie mając innego wyjścia, ponownie ruszyła na górny pokład statku. Julian wtedy realizował już swój plan. Opuszczał właśnie na powierzchnię wody małą szalupę, którą planował uciec z tonącego statku. Czy łódź tonie? Czy łódź tonie? Kilkukrotnie zapytała Harvey'ego. Tak, odparł po chwili, krzycząc spanikowany kapitan. Trzymaj to, trzymaj! Odparł, podając jej linę pontonu. Prawdopodobnie wtedy Harvey miał udać się po nóż, aby pozbyć się młodej Terry Jo. Jednak będąc wciąż w szoku, spanikowana dziewczynka upuściła linę, która prześlizgnęła jej się przez palce i ponton zaczął odpływać. Całkiem prawdopodobne, że to właśnie ten moment, ta sytuacja przesądziła o jej życiu. Julian Harvey, widząc, co się stało i nie zważając przy tym zupełnie, że zostawia dziecko na tonącym statku, wyskoczył za burtę i po chwili na łódce zniknął w ciemnościach. Założył zapewne, że 11-latka i tak nie przeżyje, więc nie będzie w stanie wyjawić nic na temat tego, co zdarzyło się na pokładzie Bluebell. Wobec młodej dziewczynki los miał jednak zupełnie inne plany. Zaradna nastolatka szybko przypomniała sobie, że w głównej kabinie widziała przecież małą korkową łódź ratunkową. Czasu na zrobienie czegokolwiek, co mogłoby pomóc jej przetrwać, było coraz mniej. Statek coraz to szybciej nabierał wody, musiała działać szybko, tu i teraz. Rozpaczliwie rozwiązała zabezpieczenia korkowej tratwy i dosłownie chwilę przed tym, jak statek w całości znalazł się pod wodą, Terry Jo wepchnęła amatorską tratwę na otwarte morze i wspięła się na nią. Żyła, ale teraz została sama, skazana na łaskę losu. Kolejne 4 dni spędziła na morzu bez jedzenia i bez picia. Słońce z czasem popaliło jej skórę, gdyż miała na sobie tylko cienką bluzkę i spodnie. Brak wody zdatnej do picia sprawił, że dziewczynka szybko się odwodniła, a w jej gardle zapanowała absolutna susza. Nocą zaś musiała walczyć z opadami deszczu, które prowadziły do wychłodzenia jej organizmu. We wtorek wieczorem Terry śniła o swojej rodzinie i o tym, że zaspokoiła swoje pragnienia. Z czasem zaczęły doskwierać jej halucynacje, podczas których szaleńczo płynęła w kierunku wyspy z jedną palmą. Wyspa ta po chwili znikała, a młodziutka Terry traciła przytomność. Pewnie ciekawi was, jaki to los spotkał Juliana. Został uratowany następnego dnia. Ciało 7-letniej Renée, młodszej siostry Terry, leżało obok niego w pontonie. Julian miał gotowe alibi. Była nim oczywiście zmyślona historyjka. Zdawał sobie sprawę, że zostanie dokładnie wypytany o to, co się stało.
Mężczyzna wyznał Straży Przybrzeżnej, że na pokładzie Bluebell nagle wybuchł pożar. Wyskoczył ze statku, a później natknął się na nieprzytomną Renę, którą próbował reanimować. W rzeczywistości 7-letnie dziecko było tylko kolejną niewinną ofiarą Juliana. Wróćmy jednak do Joe. Tratwa, na której dryfowała dziewczynka, nie była przygotowana na takie wyzwania. Dlatego powoli zaczęła się rozpadać, a papugoryby, parrotfish, zaczęły podgryzać stopy dziewczynki. Jak sama wyznała, najgorsze było jednak pragnienie. Nigdy się nie bałam. Byłam dzieckiem chowanym na świeżym powietrzu i uwielbiałam wodę. Miałam silną wiarę. Wierzyłam w Boga i modliłam się, aby pomógł mi, i po prostu płynęłam z prądem. Skazana na łaskę fal dryfująca po bezkresnym morzu, pewnego dnia dostrzegła na niebie nadlatujący mały czerwony samolot. Uradowana i pełna nadziei zaczęła wymachiwać swoją bluzką tak, aby piloci mogli ją szybciej dostrzec. Niestety samolot minął ją pod takim kątem, że stało się to niemożliwe, po chwili znikając za horyzontem. Tego samego dnia stało się jednak także coś, co nieco podniosło na duchu osamotnioną dziewczynkę. W pewnym momencie tuż pod taflą wody dostrzegła dziwne kształty. Z początku nie zapowiadało to nic dobrego. Terry spanikowała, wmawiając sobie, że to zapewne rekiny postanowiły zainteresować się jej osobą. Na szczęście nie było tak źle. Z ulgą odkryła, że tajemnicze cienie to stado morświnów. Delfiny jakby wyczuwały ogromny stres dziewczynki i godzinami towarzyszyły jej, płynąc wspólnie, przy czym dodając otuchy swoją obecnością. Ulgi nie przynosił jej natomiast sen. To właśnie wtedy śniła, że znajduje się na pokładzie samolotu, który schodzi delikatnie do lądowania, a obok spokojnie, uśmiechnięty przy lampce czerwonego wina, siedzi jej ojciec. Choć jak wyznała, nigdy nie próbowała wina, w tym śnie wyglądało ono niezwykle orzeźwiająco. Będąc przy tym dokładnie tym, czego aktualnie potrzebowała, by ugasić swoje pragnienie. We śnie słyszała także słowa, jakie wypowiadał do niej ojciec. Brzmiały one: no dalej, Terry Joe, jedziemy. O poranku wszystko prysło. Nastał kryzys. Jej stan diametralnie się pogorszył. Wycieńczona dziewczynka nie miała siły się ruszać. Słońce bezlitośnie spaliło jej skórę. Miała wyschnięte, piekące oczy, jej usta spuchły, wróciły halucynacje. Czwartego dnia nie odczuwała już nic. Ból, stres, beznadzieja, to wszystko było ponad nią. Kołysana przez fale zapadła w głęboki sen. Sen, który niestety prowadził ją za rękę do zupełnie innego świata. I wtedy właśnie stał się cud. 16 listopada Nikolas Pachidakis, drugi oficer greckiego frachtowca, kapitan Teo, dostrzegł dryfującą po wodzie niewielką korkową tratwę. Na niej unosiła się 11-letnia Terry Duperlaut. W oddali za mocno naruszoną już konstrukcją podążały rekiny. Dziewczynka została najszybciej jak to możliwe przetransportowana na pokład. Była w krytycznym stanie, nie mogła nawet skleić zdania. Załoga szybko przystąpiła do udzielania jej pomocy. Podano jej wodę oraz sok pomarańczowy, a poranione od słońca usta nasmarowano wazeliną. Dziewczynka jednak zapadła w śpiączkę. Świadomość odzyskała dopiero będąc już pod profesjonalną opieką personelu szpitala w Miami, do którego przetransportował ją śmigłowiec. Gdy mała doszła do siebie na tyle, że mogła opowiedzieć, co tak naprawdę się stało, jej historia wstrząsnęła wszystkimi. Podczas przesłuchania przez policję Terry opowiedziała dokładnie o wszystkim, że Julian pozbawił życia całą jej rodzinę i jego żonę na pokładzie Bluebell. Śledczy mieli nadzieję, że być może tak jak jej, komuś jeszcze udało się przeżyć, ale Joe dokładnie widziała, jak ciała jej najbliższych znikały pod wodą na otwartym morzu. Wersja dziewczynki oczywiście nie pokrywała się z historyjką, jaką zaserwował Julian. Policji nie zajęło zbyt wiele czasu, aby odkryć, że Julian Harvey już w przeszłości był zamieszany w wiele podejrzanych incydentów. Mary Dean była jego 6. żoną. To jeszcze oczywiście o niczym nie świadczy,
Ale jeśli dodamy do tego fakt, że jego druga żona i jej matka zginęły w wypadku samochodowym, którego kierowcą był Julian i oczywiście przeżył, albo dwa inne podejrzane przypadki z jego udziałem, kiedy tonęły już łodzie, a on inkasował dość pokaźne sumy z ubezpieczeń, to pozwala to nieco szybciej zakończyć układankę. Julian dowiedział się o uratowaniu Terry 17 listopada. Był to dokładnie drugi dzień trwającego śledztwa. Po tej nowinie poprosił o zwolnienie z dalszego przesłuchania tego dnia. Następnie udał się do motelu Sandman, gdzie napisał list pożegnalny, a następnie odebrał sobie życie. W liście, jaki po sobie zostawił, próżno było szukać jakichkolwiek wyjaśnień. Zakończył go słowami: byłem zbyt zmęczony i zdenerwowany. Nie mogłem już tego znieść. Pokojówka po wejściu do pokoju zauważyła niepokojące ślady krwi na pościeli i zamkniętej łazience. Natychmiast poinformowała o tym swojego przełożonego, który wezwał policję. Władze siłą wyważyły drzwi łazienki i tam znalazły bezwładne ciało Juliana, czy też Juliana, bo dziś tak bardziej po polsku wymawiam jego imię. Dalsze śledztwo przyniosło kolejne rewelacje. Jak się okazało, Julian miał dość spore problemy finansowe. W lipcu 1961 roku wziął ślub z Mary Dean, którą następnie ubezpieczył na wysoką sumę, mogącą zostać dodatkowo podwojoną w razie śmierci w nieszczęśliwym wypadku. Prawdopodobnie Harvey najpierw pozbawił życia żonę, a następnie czwórkę Duperlautów, będących świadkami tego okropnego wydarzenia. Zlitował się nad Terry, gdyż, tak jak wspomniałem, był przekonany, że ta i tak nie przeżyje pozostawiona sama na środku morza. Na szczęście Julian mocno się przeliczył, niedoceniając siły i odwagi młodziutkiej Terry, która nie tylko przeżyła straszną tragedię, ale ujawniła Juliana jako oprawcę, który bez chwili zastanowienia i z premedytacją był w stanie wyrządzać krzywdę swoim najbliższym. Rok później, kiedy emocje nieco już opadły, 12-latka postanowiła zmienić swoje imię. Została wychowana przez swoją ciotkę. Dziś jest mężatką i ma troje wspaniałych dzieci. 50 lat po uratowaniu jej, przyjaciółka zachęciła ją do napisania autobiografii, w której opisała intymne szczegóły tej fatalnej nocy, starając się nie tylko wyleczyć z własnej traumy, ale także pomóc innym. Link do książki, gdyby ktoś z Was był ciekaw, zostawiam w opisie pod filmem. Niestety, o ile mi wiadomo, nie została ona nigdy przełożona na język polski. To wszystko na dziś, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek Was zaciekawił. Mnie, przyznam Wam szczerze, że wyrwał on z życia na... no, kilkanaście ładnych godzin. Naprawdę ta sprawa mocno mnie wciągnęła. Jestem pełen podziwu dla tej teraz już dorosłej kobiety, jak wiele miała w sobie siły, a przede wszystkim nadziei, aby w tak młodym wieku tak sobie poradzić. Może te delfiny, które płynęły z nią, ją czymś tam zahipnotyzowały. No, nieważne, próbuję jakoś w miarę pozytywnie zakończyć ten odcinek, biorąc pod uwagę to, co dzieje się ostatnio wokoło nas. Moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo gorąco, dużo uśmiechu i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.